21 lipca na placu przy Pomniku Niepodległości w Kozienicach została otwarta wystawa pod tytułem Tu rodziła się Solidarność, zorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Radomiu, Muzeum Regionalne w Kozienicach oraz Enea Wytwarzanie. Ekspozycja została przygotowana w związku z 40-leciem Solidarności. Prowadzący uroczystość, dyrektor Muzeum Regionalnego w Kozienicach Krzysztof Reczek, krótko przybliżył tematykę powstania Solidarności. Przywitał również przybyłych gości, wśród których znaleźli się m.in. Andrzej Jung, starosta powiatu kozienickiego, Mirosław Pułkowski, zastępca burmistrza Kozienic, Marcin Łukasiewicz, prezes do spraw pracowniczych Enea Wytwarzanie, Jacek Bolek, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Enea Wytwarzanie oraz zasłużeni członkowie Solidarności. Jako pierwsi zabrali głos przedstawiciele samorządu. Tytuł wystawy Tu rodziła się Solidarność. Szanowni Państwo, Kozienice to małe miasteczko w centrum Polski. Lokalizacja wystawy przy Pomniku Niepodległości także jest wymownym symbolem. Pomnik Niepodległości zbudowało społeczeństwo powiatu kozienickiego. Za to naszej społeczności bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Patrząc na tą wystawę, widzimy pochmurne, ponure kolory, ponure twarze. Dzisiaj patrząc z perspektywy 40 lat jest zupełnie inaczej. Są szerokie ulice, kolorowe budynki i radosne twarze. Wierzę, że dzięki temu ruchowi odrodzenia tej solidarności było to możliwe. A zatrzymując się przy wystawie, na pewno spotkamy tych ludzi, uczestników tamtych wydarzeń. Ja chciałbym, żebyście Państwo zastanowili się i wspomnieli słowa piosenki Jacka Kaczmarskiego Mury, która była wymowna na tamte czasy. Również w tej chwili możemy uznać, że ta piosenka, ten hymn naszego barda jest wciąż aktualny. Życzę Państwu przede wszystkim dużo wspomnień pozytywnych i cieszę się, że możemy żyć w Polsce demokratycznej. Następnymi mówcami byli przedstawiciele IPN. Wielu historyków, wielu znawców tematu wskazuje, że bez Solidarności, bez tego ruchu związkowego nie byłoby późniejszych przemian. Nie byłoby późniejszych przemian, te, które zakończyły się w roku 89 odzyskaniem niepodległości, suwerenności przez Polskę. Ale Solidarność też nie wyrosła od tak sobie, z niczego. Gdyby przyjrzeć się wcześniejszej naszej historii, którzy Państwo zobaczą, tutaj Pan Dyrektor wspominał, zaczęło się od jakiejś, te pierwsze wydarzenia, które miały miejsce w Mielcu, Ursusie, zaczęły się od podwyżek cen, takich utajonych w roku 80. Robotnicy zauważyli to na stołówkach pracowniczych, że coś drożeje i rozpoczęły się takie protesty, strajki i ta fala zaczęła się tak rozlewać, prawda, szła poprzez te pierwsze miasta, potem przez Lubelszczyznę, aż w końcu wybuchnęła taką dużą falą na Wybrzeżu i doprowadziła do powstania Związku Solidarność. Ale proszę Państwa, te niezadowolenia wcześniejsze też, jak Państwo pamiętają, wynikały z podwyżek cen. Tylko przypomnijmy sobie rok 56, tak krwawo stłumiony, gdzie tylu zabitych było w Poznaniu. Rok 70. Państwo pamiętają też z historii. Tylu zabitych i w Szczecinie, prawda, w Gdańsku, Gdyni. Rok 76. Bardzo stłumiony ten protest robotniczy. Nie było strzelania wówczas do robotników, ale przypominamy sobie te wieloletnie wyroki na setki robotników, którzy wówczas protestowali. I rok 80. Ta fala zaczyna tak przybierać na sile, że władza nie jest już w stanie tego zatrzymać, prawda? I ta fala tak idzie duża, że jak Państwo zobaczą tutaj na tych panelach, że pierwszym punktem tych 21 postulatów w Gdańsku było to powstanie niezależnych od władzy samorządnych związków zawodowych. I to się udało zrobić. To nie było łatwe, ale to był pierwszy wyłom w imię właśnie walki o wolność, o godność, o prawdę, bo tak to wtedy wyglądało. Mimo tego, że od tamtego okresu minęło zaledwie 40 lat, to tak naprawdę w
tych materiałach, w tych aktach, które znajdują się w zasobie Instytutu Pamięci Narodowej, jest nie tyle dokumentów, ile nie tyle zdjęć, ile byśmy chcieli, aby one u nas były i abyśmy mogli z nich korzystać, aby mogli z nich korzystać historycy i badacze. I tej wystawy, nie tylko tutaj w Kozienicach, nie tylko w Radomiu, nie tylko w Pionkach, ale i w innych częściach Polski, w takim kształcie na pewno by nie było, gdyby nie dobra wola i prywatne domowe archiwa wielu osób. Po przemówieniach przyszedł czas na wręczenie odznaczeń oraz podziękowań dla ludzi, którzy w 1980 roku tworzyli Solidarność w elektrowni Kozienice. Chciałbym tutaj serdeczne podziękowania tym, można powiedzieć, że troszkę zapomnianym ludziom, którzy tworzyli tą pierwszą Solidarność. No, gdy ta Solidarność powstawała, miałem 7 lat, więc trudno tutaj, żebym pamiętał te osoby. Natomiast bardzo dziękujemy tutaj pani Krystynie Gawriołek za pomoc w odnalezieniu tych osób, panu Drążykowi, który tutaj też wspomagał, żeby odnaleźć te osoby, ponieważ no, nawet nie mieliśmy kontaktu z nimi. I chcielibyśmy tutaj takimi drobnymi statuetkami i upominkami serdecznie podziękować tym pierwszym osobom, które tworzyły Związek Solidarność, ale także osobom, które kontynuowały, liderom związkowym, które kontynuowały działanie tego związku na terenie ziemi kozienieckiej. W następnej kolejności Międzyzakładowa Komisja NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania przekazała wyróżnienie dla pracowników oświaty. Niezależny Samodzielny Związek Zawodowy Solidarność powstał na terenie Kozienic w 1981 roku dla obrony praw pracowników oświaty. Założycielami związku byli nauczyciele, którzy tworzyli siłę Solidarności i swoimi działaniami doprowadzili do pięknych i licznych przemian. Oddajemy dzisiaj hołd pani Krystynie Baczyńskiej, wieloletniemu przewodniczącemu świętej pamięci panu Mieczysławowi Kupiszewskiemu oraz opiekunowi i patronowi Solidarności świętej pamięci księdzu Józefowi Domańskiemu. Dziękujemy wam za solidarność, wytrwałość, za waszą ciężką społeczną pracę, której owocem jest istnienie do dziś Międzyzakładowej Komisji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania. Na koniec Krzysztof Reczek zaprosił do podzielenia się wspomnieniami osoby, które tworzyły kozienicką Solidarność. I ja pytam, proszę państwa, co się stało z nami, z ludźmi Solidarności? Tamtej pierwszej Solidarności. Może to jest trochę nasza wina, że się nie pokazujemy, że zamykamy się w zaciszu domowym, ale brak jest nas w przestrzeni publicznej. Tu nie chodzi o jakieś kombatanctwo. Tu nie chodzi o jakieś, powiedzmy, płynące z niego przywileje, czy jak to nazwać. Ale chodzi o mówienie prawdy, o przekazywanie jej młodszym pokoleniom. Tym, którzy w tym wszystkim nie uczestniczyli. Rok 1980 to był rok, w którym zmieniły się losy mojej i mojej żony oraz losy naszej ojczyzny Polski. To był rok, w którym czuliśmy, że coś się musi zmienić, że coś wisi w powietrzu. Docierały do nas strzępy informacji o niepokojach w całej Polsce. Komunistyczne związki zawodowe i dyrekcja chciała skanalizować naszą działalność i proponowali nam inne związki niezależne od związków tych, które już wcześniej były. Załoga natomiast chciała związków takich jak w Gdańsku. Wtedy jeszcze nie było nazwy Solidarność, ale myśmy chcieli takich związków jak w Gdańsku. W summa summarum ze wszystkich wydziałów ludzie zorganizowali się, była taka grupa inicjatywna, ponad 40 osób. Niektóre twarze tutaj widzę, są to moi wspaniali przyjaciele, koledzy i koleżanki. I z tych 40 osób, skracając już, zdołaliśmy wyłonić przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, powołać różne komisje. Ludzie, każdy kto umiał, niektórzy chwytali za pióro, żeby coś napisać. Rozprowadzaliśmy ulotki, biuletyny, książki z drugiego obiegu. Stęsknieni i spragnieni byliśmy prawdy. Od tej Solidarności oczekiwało się wielu rzeczy. Oczekiwało się, że rozwiąże wszystkie nasze bolące problemy.
od braku zaopatrzenia, poprzez problemy moralne, poprzez problemy etyczne, poprzez problemy ustrojowe, a nawet problemy, że Solidarność rozwiąże nam problemy małżeńskie. I tak w rzeczywistości było. W Solidarności znaleźli się ludzie od prawicy do lewicy, a nawet członkowie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. To była wolność. Cieszyliśmy się tą wolnością jak małe dzieci. Ta wolność pachniała nam jak świeży powiew wiatru, jak kwiaty na łące, jak bryza morska. Dziękuję wszystkim moim kolegom i koleżankom. Dziękuję wszystkim tym, którym się wtedy spotkałem. To byli wspaniali i nadal jesteście wspaniali. Elektrownia Kozienice była największym związkiem i najbardziej prężnym związkiem. Zaczęli się zwracać do nas przedstawiciele innych zakładów pracy, żebyśmy im pomagali w pewnych sprawach i organizacyjnych, i zawodowych, i społecznościowych. W związku z tym z panem przewodniczącym Makuchem podjęliśmy taką decyzję, żeby założyć międzyzakładowy komitet Solidarności na terenie miasta. Udaliśmy się w tej sprawie do byłego sekretarza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, pana Szelonka, który był sekretarzem w Kozienicach, o udostępnienie pomieszczenia oraz telefonu na spotykanie się z poszczególnymi organizacjami związkowymi. I w ten sposób powstał Międzyzakładowy Komitet Solidarności na terenie miasta Kozienic. Pierwszym przewodniczącym był pan Sobusiak. Sobusiak, tak, a potem pan Sakościński. My jako elektrownia bardziej zajęliśmy się sprawami typowo pracowniczymi. Przy stanie wojennym, który nastąpił 13 grudnia 81 roku, o godzinie 1 w nocy mój kolega serdeczny, tu stojący wieśniał Szelika, zadzwonił do mnie i mówi: słuchaj Władek, pana Makucha nam zamknęli. Co robimy? Ja mówię: jedziemy do zakładu i o godzinie 5.20 w niedzielę autobusem pojechaliśmy z tymi kolegami, których żeśmy mogli w czasie nocy wyłapać. I to w pomieszczeniu naszym wszystkie materiały i sztandar został wszystko pochowane, tak żeby w następnym nic tam nie zostało. Ja osobiście sztandar zawiosłem do księdza świętej pamięci Stefana Sieteckiego, do kościoła i tam przez ten stan wojenny był przechowywany. To jest taka krótka historia. Serdecznie dziękuję wszystkim państwu i organizatorom za miłe spotkanie i za pamięć. Ja już myślałem, proszę państwa, się nie doczekam takiego spotkania. Moja działalność rozpoczęła się w innym regionie, w regionie śląsko-dąbrowskim. I to proszę zwrócić uwagę teraz jeden na skróty. Kiedy siedziałem sobie spokojnie i miałem dostać w zakładzie, w którym pracowałem, a to była elektrociepłownia Błędzin, mieszkanie, gdzie miałem dostać stanowisko, proszę państwa, bo jestem z wykształcenia magistrem inżynierem. I proszę państwa, bo tam na takiej zasadzie dostałem pracę. I proszę państwa, kiedy okazało się, że wpada do mnie w pewnym momencie grupa trzech osób, kładzie mi na stole jakieś podpisane papiery i mówi: proszę pana, my pana żeśmy wczoraj na wczorajszej nocnej zmianie wybrali na przewodniczącego Komitetu Założycielskiego Solidarność. Mówię: no ale nie pytaliście się o mnie zgody. No właśnie o to się pytamy, czy zgadza się pan, czy nie. Ja mówię: ale czy ja mówię, muszę przemyśleć. Oczywiście Solidarność była już znana, bo była już tutaj w terenach w Gdańsku. I w tym momencie mówię: ma pan 2-3 minuty, no bo musimy iść tutaj no, do dyrekcji. Załoga stoi, co my mamy tu robić? Więc ja nie wiem i w pewnym momencie no, widzę, że no oczywiście mówię, no oczywiście, że mogę. I poszedłem do dyrekcji. Patrzę w dyrekcji, wrze sekretarz, przewodniczący związków byłych, zawodowych, tych branżowych. I proszę państwa, chodzimy i co wy tu robicie? Mówimy: no strajk jest, przyszliśmy z postulatami. Oni mówią: no ale proszę pana, mówi, tutaj jest związek, tutaj my, jest partia, my tutaj rządzimy i nie ma do powiedzenia. I mówię: bardzo przepraszam, bardzo. Ja mam tutaj 75% poparcia załogi i od tej pory jest inny związek i my tu rządzimy w tym zakładzie. Walnąłem to na stół, tak to wyglądało. Proszę państwa, cisza, a wrzało. I wyszliśmy stamtąd, postulaty zostawili. I jakoś 2 dni minęło,
okazuje się, strajk kazałem wstrzymać, bo w tym momencie, jeżeli się do negocjacji przystępuje, trzeba było strajk zagasić. Nie można walczyć tak bez pomysłu. I wtedy zaczęły się rozmowy. Ale proszę Państwa, nie będę mówił teraz, jak tam dalej było, bo było strasznie. Chciałbym jedyne, co zrobić, to Wam podziękować. Bo mam nadzieję, że dzięki takim ludziom jak ja, młodym, którzy dalej będą przekazywali to, co się stało, nie zapomnie o tym świat, nie zapomnie o tym Polska i nie zapomnie o tym młodzież, która powinna dziękować takim ludziom jak Wy. Dziękuję bardzo. Wystawa Tu rodziła się Solidarność jest udostępniana zwiedzającym do 13 sierpnia.